jestem w posiadaniu koperty życia, którą otrzymałem od Caritasu. Oczywiście już ją umieściłem w stosownym miejscu, konkretnie w lodówce mojej, która zawiera wszystkie dane dotyczące moich chorób i przyjmowanych leków. Wszystko mam zapisane w tej kopercie. Między innymi jeszcze podaję numery do moich członków rodziny, do mojej córki, do mojego syna, na wypadek, gdyby mnie się coś stało i ekipa, która by przyjechała, ekipa ratująca mnie, nie miała ze mną kontaktu, a więc naklejka jest na drzwiach lodówki informująca, że wewnątrz znajduje się właśnie ta koperta życia. Dzięki temu jestem bardziej spokojny, nie muszę się zastanawiać, że ratownicy będą się zastanawiać, z jakiego powodu nie mają ze mną kontaktu. A ja mogłem tylko mieć świadomości na tyle, aby zadzwonić po ratującą ekipę, czyli pogotowie. Także jestem spokojny, bo mam wrażenie, że w lodówce ktoś tam czuwa nade mną, dzięki czemu łatwiej będzie ekipie podjąć stosowną, kompetentną pomoc i ratunek dla mnie. Takie ułatwienia jak koperta życia są na pewno na wagę złota. Bardzo często by nam to pomogło ograniczyć czas niezbędny do chociażby znalezienia jakichkolwiek dokumentów medycznych. Nie każda osoba starsza jest w stanie podać nazwy przyjmowanych leków, podać dawki. Nie zawsze te osoby są w stanie wymienić posiadane obciążenia chorobowe. Dla przykładu często zadajemy pytanie, na co pani się leczy, pani mówi, że na serce. Tutaj w przypadku tej karty jest miejsce, żeby jasno, w sposób nie budzący wątpliwości wskazać obciążenia, co dla nas jest często bardzo ważne, bo ma wpływ chociażby na dalsze postępowanie, czy też na leki, które takiej osobie możemy podać. Następna bardzo ważna rzecz tutaj to jest kontakt do osób najbliższych i tutaj chciałem też podkreślić, że to nie zawsze jest rodzina. Często mamy do czynienia z osobami samotnymi, które nie tylko mieszkają same, ale również ze względu na podeszły wiek nie mają już żadnej rodziny żyjącej. Wtedy utrzymają na przykład kontakt bliski z przyjaciółmi, z sąsiadami. Wtedy takie dane tej osoby też powinny się tutaj znaleźć. Koperta życia jest bardzo fajnym wynalazkiem, natomiast warto pamiętać również o tym, że w komplecie znajduje się naklejka, którą warto umieścić w widocznym miejscu na lodówce. Wiadomo, że leki i dokumenty trzymamy w różnych miejscach, natomiast w większości domów jednak lodówka jest i na tej lodówce należy tą naklejkę umieścić, żebyśmy mieli informację, że tam należy tej dokumentacji szukać. Warto również pamiętać o tym, że stan zdrowia się zmienia. Pojawiają się nowe leki, nowe zdiagnozowane choroby. Warto pamiętać o tym, żeby dane zawarte w tej kopercie, w tej dokumentacji po prostu aktualizować przy każdej takiej poważniejszej zmianie.